Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Oto słowo Pańskie. Tak, moi drodzy, trwamy w oktawie uroczystości Bożego Ciała. Wciąż wpatrujemy się w Chrystusa obecnego pod postaciami konsekrowanego chleba i wina, znak Bożej miłości, z Bożej obecności. Boga, który tak kochał, że chce być ze swoim ludem po wszystkie dni aż do skończenia świata. I dobrze by było, byśmy tę pamięć wciąż ożywiali, byśmy tę świadomość wciąż pogłębiali, a jednocześnie by ta świadomość przemieniała nasze życie, tak byśmy nie tylko adorowali boski chleb Zbawiciela, ale byśmy go pożywali jak najczęściej się da. Dzisiejsze Słowo Boże stawia w centrum wiarę jako relację człowieka do Boga. Mamy zatem w tej relacji, tak jak w każdej relacji, dwie strony. Jedna strona to strona Boga. Jaka jest ta strona? Prorok Ozeasz mówi, że jest to strona pewna. Jest tak bardzo pewna, jak wczesny deszcz, który przychodzi, deszcz późny, co nasyca ziemię. Jak mówi Ozeasz, przyjście Pana jest pewne jak poranek. Bóg jest pewny. Jeżeli Bóg mówi swoje słowo, jeżeli Bóg wypowiada swoje słowo, to to słowo ma moc. I pewnie nie znajdziemy ani jednego przypadku, chyba że nie wszystko do końca wiemy, gdzie Słowo Boże mogłoby się mylić. Już kiedyś mówiłem ten przykład, powtórzę. Pamiętam przy rozmowie z pewną panią, spowiedź, rozmowa później. Mówię o tym pragnieniu Boga, który chce, by człowiek był szczęśliwy. Wówczas ta pani mówi: proszę księdza, a ja to wszystko inaczej odbieram. Wcale nie widzę, żeby w moim domu, w mojej rodzinie, w moim życiu było szczęście. To jakie jest to pragnienie Boga? Inaczej tego doświadczam. A wówczas zapytałem: ale czy tego szczęścia brakuje dlatego, że postępujecie tak, jak Bóg mówi? Czy może właśnie w wielu sytuacjach postępujemy tak, jak podpowiada nam własne doświadczenie, jakaś własna intuicja, może niekiedy własna przebiegłość, chytrość, nasze własne, jak to się mówi po ludzku, kombinowanie? I wtedy ona zastanowiła się i mówi: rzeczywiście, nie zawsze jest tak, jak mówimy, jak robimy wtedy, kiedy Bóg mówi. Bardzo często chcemy Boga poprawiać. I wtedy, kiedy Boga poprawiamy, z tego zawsze wychodzi mniejsze czy większe zło. Bóg jest stroną pewną. Jeżeli Bóg mówi swoje słowo, to to słowo może być wymagające. Ono może być trudne, może stawiać pewne granice. Ale to słowo jest słowem kochającego Boga. Myślę, że akurat dobrze to rozumiecie, zwłaszcza wy, którzy jesteście rodzicami. I wiecie o tym, że wychowuje się dzieci nie tylko poprzez głaskanie, rozpieszczanie,
spełnianie takich czy innych pragnień, potrzeb. Ale wychowuje się dziecko również do wartości. Stawia się dziecku granice. Mądry rodzic wie, że są momenty, na które zdarzenia, sytuacje, na które nie może pozwolić swojemu dziecku. No właśnie dlatego, że kocha. Dlatego, że mu na dziecku zależy. I rzeczywiście Bóg jest takim ojcem. Bóg jest takim rodzicem, który nas kocha. Znajdźcie choćby jedno słowo Boże. Znajdźcie choćby jedno przykazanie Boże, by ono było przeciwko człowiekowi. Ja wiem, że wiele rozwiązań takich naszych ludzkich jest bardzo często użytecznych. Na tu i teraz spełniają na raz nasze oczekiwania. Tymczasem Boża prawda niekiedy wychodzi po latach. Jak to mówimy, Pan Bóg jest sprawiedliwy, ale nierychliwy. Boże młyny mielą powoli. Może rzeczywiście nam, ludziom, którzy chcemy tu i teraz, szybko, żeby już efekt był natychmiastowy. Może dlatego jest trudno słuchać Pana Boga, ponieważ On nie działa tak, jak my byśmy chcieli. Nie działa tak szybko, nie działa tak ekspresowo. Nie jest jak automat do kawy, pstryk i już masz. Ale kiedy popatrzysz na Bożą wolę, popatrzysz na Boże Słowo, popatrzysz na Boże przekazania, to zobacz, jak one ustawiają nasze życie. Przed laty rozmowa. Nie mogę wybaczyć, zdradza mnie żona. To chyba gdzieś po 20 latach małżeństwa. Jak ona może iść do drugiego chłopa? Jak jej mogę to wybaczyć? Mówi, niech Pan wybaczy, ale zadam pytanie. Czy w narzeczeństwie żyliście w czystości? No nie, no raczej nie. No widzi Pan. Wtedy pozwolił Pan swojej przyszłej żonie, by współżyła z nie swoim mężem. To po co się Pan teraz obrusza, skoro ona po prostu idzie nie do swego męża? Co się zmieniło? I wtedy Pan nie był jej mężem, a tam chłop obecny też nie jest jej mężem. Ktoś jej na to pozwolił. Ktoś jej powiedział, że tak można. I znowu. Słowo Boże mówi jasno. Nie cudzołóż. I znowu efekty długofalowe. My byśmy chcieli tu i teraz. Krew, nie woda. Chcę, biorę, mam. Ale wcześniej czy później z diabłem jest jak z grzechem, z diabłem jest jak z płaceniem kartą kredytową. Kiedy dokonujesz zakupów, hulaj dusza, piekła nie ma. I to się chce, i to się chce, i to się chce. Ale przychodzi moment, kiedy trzeba ten debet spłacać. I zaczynają się wtedy problemy. Bóg jest wierny. Bóg, jeżeli mówi swoje słowo, to te słowo chce, by to słowo wydawało plon. A jaka jest strona człowieka? Jaka jest moja strona? I teraz mówi prorok Ozeasz, że jesteśmy podobni z tą miłością, z wiarą do Boga, jak do chmur o świtaniu albo do rosy, która prędko znika. Brak stałości, brak wierności. Dlaczego człowiek nie jest wierny Panu Bogu? Dlaczego człowiek nie chce przyjmować tego, co Bóg mówi? Bo nie ma z Nim relacji. Ciekawa rzecz. W dzisiejszej Ewangelii od groma ludzi jest celnik Mateusz, a celnik w rozumieniu tamtejszych czasów to złodziej, człowiek nieczysty, bo ma do czynienia z pieniędzmi rzymskimi, kolaborant, a jak jeszcze na dodatek bogaty, to już tym bardziej nielubiany. Takich ludzi u Jezusa od groma. Celnicy, grzesznicy, Mateusz i pobożni faryzeusze, przestrzegający niekiedy prawa Bożego stąd dotąd, znający na wylot Boże przykazania. I kiedy widzą tą ucztę Mateusza, kiedy widzą grono tych nieczystych ludzi, to dziwią się, oburzają, jak to jest możliwe. Dlaczego mistrz, w sumie tak go nie nazywają, dlaczego wasz nauczyciel, mówią, jada z takimi, a nie z nami w domyśle?
Przecież to my przestrzegamy przykazań stąd dotąd. Przecież to my jesteśmy perfekcyjni, doskonali moralnie. Ale co z tego, jak tam nie ma relacji? Który z faryzeuszów był pod krzyżem? Który doświadczył mocy zmartwychwstania? Wspaniale przestrzegali przekazań. Można było powiedzieć, byli perfekcyjni moralnie, ale nie mieli z tego relacji. Wierzyć w Boga, wspominaliśmy już o tym, jak mówi święty Jan, i diabeł wierzy w Boga. Diabeł wie, co Bóg mówi. I my tutaj też wiemy, co Bóg mówi. Przecież znamy przykazania, znamy Słowo Boże. Niektórzy potrafią Ewangelię cytować z pamięci. To dla nas wszystko jest jasne. Możemy wyliczyć przykazania Boże od końca do początku, od początku do końca. I te 10, i te 5. Niektórzy pewnie jeszcze te stare 5 pamiętają. Więc jesteśmy w tym super. Tylko jest pytanie, dlaczego to nie idzie do życia? Dlaczego to nie zmienia naszego życia? Dlaczego te przykazania są na zasadzie takiej odpowiedział? Tak się mówi. Jak to mówi bardzo często młodzież, po co są zasady? Żeby je łamać. Może właśnie dlatego jest taka postawa i to się nic w naszym życiu nie zmienia. Zobaczcie, że Jezus podszedł do komory celnej i kiedy zobaczył tam Mateusza, powiedział do niego, pójdź za mną, to znaczy bądź ze mną. I zobaczcie, że jego życie zmieniło się o 180 stopni. On nie tylko wierzył w Boga, on doświadczył Boga, który mówi, nie brzydzę się Tobą, chociaż jesteś grzeszny. Nie brzydzę się Tobą, chociaż jesteś, można powiedzieć, wyrzutkiem całego społeczeństwa. Masz na swoim sumieniu wielu grzechów. Ale ja się Tobą nie brzydzę i mówię, pójdź za mną. Uczyń moje życie swoim życiem. Relacja bliskości, relacja miłości. Może niekiedy właśnie na wiarę patrzymy pod kątem przestrzegania takich czy innych zasad. Niektórzy jeszcze kiedyś mówili, przestrzegaj przykazań, na pewno będziesz zbawiony. Ale to jest pomylony porządek. Bo przecież przykazania mogą być takie, mogą być inne. W prawie, zobaczcie, jak się zmienia prawo. Raz takie są zasady, raz inne są zasady. Jest prawo ruchu drogowego. Jest ograniczenie 50, jadę 80. Co się stało? No chyba, że zatrzymali. No to się stało. To czuję. Ale ogólnie to co? Jadę. Co tam się stało, że ja złamałam tamte czy inne przykazanie? Takie nam bardzo bliskie. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. O Boże. Wielkie mi co? Toż każdy gada. A dlaczego gadam? Dlaczego łamię takie czy inne przykazania? Bo nie mam miłości. Bo nie mam miłości. Ja wierzę w Boga, tak jak diabeł, ale nie wierzę Bogu. Nie wierzę Bogu. Jak ktoś mi mówi, zapominam się pomodlić, coż to za gadanie głupot? Jak można zapomnieć o kimś, kogo się kocha, chyba że się nie kocha? Ja mogę nie mieć tyle czasu na modlitwę, ile bym chciał. Ale jak może być tak, że ja wejdę, stanę jak w kołowrotek i nie ma czasu dla Boga rano, a wieczorem też nie ma, bo przecież super seriale lecą, tudzież mecze. To kto tam będzie tracił czas na jakąś modlitwę? Tym bardziej, że ona nic nie daje. Proszę, proszę i nic. Automat do kawy nie zadziałał. Nic nie ma. A ja tak proszę. Relacja. Pójście za Chrystusem i dopiero wtedy zaczyna się zmieniać się życie. Czy Jezus powołał doskonałych apostołów? Czy ten Mateusz w dzisiejszej Ewangelii był doskonały? A Piotr, Jan, Jakub, Tomasz, Filip i można tak wymieniać do 12? Czyż oni byli perfekcyjni? Czyż oni nie byli grzesznikami? Ale kiedy Jezus powiedział do nich, pójdź za mną, oni uwierzyli na Jego słowo. I chyba to nas blokuje w rozwoju wiary, że my swoim rozumem przyjmujemy, że jest Bóg, jest Kościół, tak jak śpiewaliśmy dzisiaj, aż od razu sobie o tym pomyślałem w tej pieśni na pokropienie wodą.
W to wierzyć zawsze mocno chcę, czego Kościół mnie uczy. W nim żyć, umierać pragnę. Chcę zawsze go słuchać. Se myślę, ciekaw jestem, jak to pięknie się śpiewa, ale jak Kościół naucza, czy ja w ogóle chcę tego słuchać? Jeżeli to jest zewnętrzne tylko nauczanie, jeżeli to jest tylko coś, co są jakimiś zasadami z zewnątrz, to ja to połamię, zostawię, wejdę sobie i wezmę nowe zasady, inne. Jeżeli nie ma relacji, wierzę w Boga, wierzę w Bogu. Co tu się zmienia? Kocham Boga. Zmienia się moje życie, bo tworzy się relacje. Bóg jest mój. To tak jak z dziewczynami. Może być 1000 dziewczyn. Co z tego, że są? A jeżeli to jest twoja dziewczyna, w domyśle później twoja narzeczona, twoja żona, to twoje życie zaczyna się zmieniać na skutek tej relacji. Zaczynasz zmieniać swoje życie. Sam fakt, że istnieją dziewczyny, nie zmienia twojego życia. Ale tworzenie relacji zaczyna zmieniać życie. Czy ja wierzę w Boga? Czy ja wierzę w Bogu? Czy ja wierzę, że to, co Bóg mówi, jest prawdą? Odpowiadać nie trzeba. Odpowiedź zaraz wyjdzie po tym, jak wyjdziemy z kościoła. Amen.